W tym filmie pokażę, jak znaleźć równanie prostej w postaci kanonicznej dla różnych sposobów zadania tej prostej. Może najpierw przypomnę, co to jest równanie prostej w postaci kanonicznej, czyli postać kanoniczna. Równania prostej. Czyli to jest tak, postać y minus y0 równa się mx minus x0, gdzie m to jest współczynnik kierunkowy, i prosta przechodzi i punkt o współrzędnych x0, y0 to jest punkt na prostej. Tak, czyli żeby napisać równanie prostej w postaci kanonicznej, trzeba znać współczynnik kierunkowy i jeden punkt, przez który ta prosta przechodzi. No i może jak jest postać kierunkowa, jeszcze przypomnę, postać kierunkowa. Równania prostej. No to jest y równe mx plus n. No i m to jest współczynnik kierunkowy, tak jak tutaj, współczynnik kierunkowy. No a n to jest punkt przecięcia, prawda, bo n to jest wartość y, jak x jest 0, czyli punkt przecięcia z osią o y. No i właściwie te postacie są kompletnie równoważne, prawda? Możemy przechodzić z jednej do drugiej, jak za chwilę zobaczymy. Dobrze, to teraz przejdźmy do naszej pierwszej prostej. Prosta ma współczynnik kierunkowy minus 1 dziesiąta i przechodzi przez punkt 10, 2. No więc to jest bezpośrednio tutaj, prawda? Bezpośrednio do tej postaci, czyli tak. Punkty, współczynnik kierunkowy, czyli m jest minus 1 dziesiąta i mamy punkt x0, y0, punkt, przez który przechodzi ta nasza prosta, to jest 10, 2. No i teraz nasze równanie jest tak, y minus 2 równa się m, czyli minus 1 dziesiąta razy x minus 10. To jest nasza postać kanoniczna. Teraz jak przejść od tego, pokażę, do postaci kierunkowej. No, czyli co? Czyli pewnie trzeba tutaj wymnożyć ten x przez współczynnik kierunkowy i przenieść ten wyraz na drugą stronę. Może przejdźmy, zobaczmy w postaci, czyli przechodzimy do postaci kierunkowej, czyli y minus 2 równa się minus 1 dziesiąta x i minus 1 dziesiąta razy minus 10 to jest plus 1. I teraz przerzucamy 2 na drugą stronę, czyli do obu stron dodajemy dwójkę i otrzymujemy równanie tej prostej w postaci kierunkowej. Y równa się minus 1 dziesiąta x plus 3. No i może jeszcze przypomnę, dlaczego to właśnie takie jest to równanie, prawda? Otóż jeżeli tutaj podzielę sobie przez x minus 10 obie strony, czyli dzielę przez x minus 10, to otrzymam następujące równanie. Y minus 2 przez x minus 10 równa się minus 1 dziesiąta, czyli współczynnik kierunkowy. No i właśnie, to jest bezpośrednio, to równanie pochodzi z tego, że współczynnik kierunkowy, prawda, to jest co? Biorę dwa punkty na prostej, liczę różnicę współrzędnych y i współrzędnych x. I to jest współczynnik kierunkowy. I te moje dwa punkty to jest właśnie ten jeden punkt, który mam, 10 i 2, a drugi punkt to jest dowolny punkt yx, który należy do tej prostej. Dla dowolnych dwóch punktów na prostej, jak policzę taki iloraz zmiana y przez zmiana x, to właśnie jest równe współczynnikowi kierunkowemu i to nie zależy od tych punktów, które na tej prostej wybiorę. Czyli to postać kierunkowa,
ta postać kanoniczna równania prostej no bezpośrednio jest wnioskiem z tego, czym jest współczynnik kierunkowy, czy też nachylenie prostej w układzie współrzędnych. Przejdźmy teraz do drugiego przykładu. Prosta przechodzi przez punkty 10, 12 i 5, 25. Czyli co? Czyli musimy obliczyć współczynnik kierunkowy, czyli zacznijmy od współczynnika kierunkowego, czyli m, właśnie to jest delta y przez delta x dla dwóch dowolnych punktów, które leżą na tej prostej, czyli to będzie punkt numer 1, punkt 1, a to będzie punkt 2. Czyli napiszmy, to jest y1 minus y2, przepraszam, przez x1 minus x2. Zatem y1, czyli 12 minus y2, czyli 25, podzielone przez x1, czyli 10 minus 5. Czyli współczynnik kierunkowy jest minus 13 piątych. Czyli mamy już współczynnik kierunkowy, czyli nasze równanie jest właśnie y minus y0 równa się m razy x minus x0. No x0, y0 to jest dowolny punkt na tej prostej. I zobaczmy, że możemy oczywiście wybrać punkt pierwszy lub drugi. Czyli napiszmy te dwa równania, zobaczymy, że dostaniemy to samo równanie. Czyli najpierw biorę punkt numer 1, czyli y minus 12 równa się minus 13 piątych razy x minus 10. Tu użyłem punktu pierwszego, teraz użyję punktu drugiego, czyli y minus 25 równa się minus 13 piątych razy x minus 5. No i zobaczmy, że to są te same równania, czyli może spróbujmy je sobie uprościć tutaj, czyli wymnażam ten nawias przez minus 13 piątych, czyli sprowadzam de facto je do postaci kierunkowej, czyli y minus 12 równa się minus 13 piątych x i plus 26, tak, bo to będzie 10 przez 5 mi się skróci, to będzie 2, minus 13, czyli to jest minus 13 razy minus 2, czyli 26. Teraz do obu stron dodaję 12 i w ten sposób otrzymuję równanie w postaci kierunkowej y równa się minus 13 piątych x plus 38. Dobrze, teraz zobaczmy tutaj, czyli tu wykonujemy to samo, czyli wymnażamy ten nawias przez współczynnik kierunkowy y minus 25 równa się minus 13 piątych x i tu 5 nam się skróci, czyli będzie plus 13. No i do obu stron dodaję 25 i otrzymujemy równanie y równa się minus 13 piątych x i 13 plus 25 to jest 38. No więc rzeczywiście niezależnie od tego, który punkt na prostej wybierzemy, otrzymujemy te same równanie prostej. Dobrze, teraz tak. Mamy prostą o współczynniku kierunkowym 3 piąte, czyli współczynnik kierunkowy jest dany i przecinająca oś o y w punkcie minus 3. Czyli no, w przypadku takich danych no, najłatwiej napisać nam równanie w postaci kierunkowej. Y to jest 3 piąte x minus 3. No, to jest postać kierunkowa. To jest postać kierunkowa. Jak teraz wygląda postać kanoniczna? Może jeszcze tu przypomnę. Y minus y0 równa się m x minus x0. No m mamy, to jest nasze m. A to jest m. Czyli potrzebujemy jakiegoś punktu, przez który ta prosta przechodzi. No ale tu mamy ten punkt. Prosta przecinająca oś o y w punkcie minus 3. Czyli x0, y0, tak, to jest punkt 0, minus 3. Czyli równanie w postaci kanonicznej to jest y minus 3 równa się 3 piąte
razy x, no napiszmy wyraźnie x minus 0. Czyli y plus 3 równa się 3 piąte x. To jest postać kanoniczna. No i widać, że to jest to samo, co postać kierunkowa. Tutaj po prostu ta trójka jest, do obu stron jest dodane 3 i wtedy to jest dokładnie to samo równanie. Dobrze, i mamy jeszcze jeden przykład. Teraz wiemy, że ta nasza funkcja liniowa, no ta prosta przechodzi przez te dwa punkty de facto. Prawda? Czyli ta nasza funkcja f to jest funkcja liniowa, no ax plus b. I wiemy, że ona, i wiemy, że teraz, że ta funkcja w punkcie minus 7 jest równa 5, a w punkcie 3 jest minus 1. To znaczy, że jakie punkty należą do wykresu? No, punkt minus 7, prawda? F od minus 7 jest 5, czyli minus 7, 5 należy do tego wykresu oraz drugi punkt, no to jest, czyli to jest minus 7, F od minus 7. To jest jeden punkt, a drugi punkt jest 3 i minus 1, czyli to jest punkt 3 i F od 3. Czyli mamy znowuż dwa punkty, przez które przechodzi ta prosta, czyli to jest zadanie właściwie takie samo jak tutaj ten przykład, że mamy dwa dane punkty. Wobec tego co? Współczynnik kierunkowy najpierw A delta Y przez delta X i znowuż umówimy się, że to jest punkt pierwszy, a to nazwiemy punktem drugim. Czyli y pierwszego 5 minus y drugiego, czyli 5 minus minus 1, podzielone przez x pierwszego, czyli minus 7, odjąć x drugiego, czyli odjąć 3. Wobec tego to jest 5 plus 1, 6 przez minus 10, czyli to jest minus 6 dziesiątych. No i to możemy jeszcze skrócić, minus 3 piąte. Czyli mamy współczynnik kierunkowy i mamy jeden z tych punktów. Wiemy już, że to jest wszystko jedno, które wybierzemy. Wybierzmy może ten drugi, czyli y minus minus 1 równa się minus 3 piąte razy x minus 3. Czyli y plus 1 równa się minus 3 piąte razy x minus 3. I to jest postać kanoniczna prostej, która jest wykresem tej funkcji liniowej f od x równa ax plus b.